Moi drodzy, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie z Maciejowej. Temat, który chcę dzisiaj poruszyć, to trudny człowiek. To jest moje i tylko moje subiektywne zdanie, że tak naprawdę nie ma trudnych ludzi. Są tylko trudne relacje. Jeżeli można byłoby powiedzieć, że są trudni ludzie, to my nimi też jesteśmy. Czasami jestem trudną córką, trudną matką, trudnym kierowcą, trudnym nauczycielem, trudnym klientem. Natomiast czy ja nim jestem cały czas? Absolutnie nie. Tylko w określonych sytuacjach i tylko z określoną emocją. No dobrze, no to teraz co zrobić z taką osobą, z którą mamy trudne relacje? Przede wszystkim podejść do niej z życzliwością. To, co jest najgorsze, to, co najgorsze możemy zrobić, to przełożyć na tą osobę swoje emocje i wziąć od niej ten bagaż z emocji, z którymi do nas przychodzi. Jest taka fantastyczna metoda, nazywa się zamorzenie gniewu głodem. Czyli w momencie, kiedy przychodzi albo dzwoni do Was osoba, jest bardzo wzburzona, właściwie używa inwektyw i krzyczy na nas, wówczas trzeba odczekać do tego momentu, aż nabierze powietrza, czyli skończy krzyczeć, żeby nabrać powietrza. I to jest ten moment, kiedy mamy wejść im w zdanie i powiedzieć: bardzo się cieszę, że pan czy pani do mnie dzwoni. Natomiast proszę mówić trochę spokojniej, ponieważ chciałabym albo chciałbym rozwiązać ten problem, natomiast gdy mówi pan do mnie tak głośno, nie jestem w stanie skupić myśli. Jeżeli uważamy siebie za osoby łatwe w budowaniu relacji, to wiedzcie o tym, że w momencie, kiedy spotykacie osobę właśnie trudną relacyjnie, wówczas miejcie gdzieś z tyłu głowy, że tak naprawdę widzicie ją tylko przez chwilę. Godzinę, dwie. Natomiast ona sama ze sobą musi żyć do końca życia. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania opowiem Wam pewną przypowieść. Do pałacu pod nieobecność króla przybył potwór. Był on ohydny i odrażający. Wszedł do sali królewskiej i zasiadł na tronie. Mecenasowie i straż zaczęła go obrażać. Mówić do niego: wynoś się stąd, jesteś okropny, potworny, brzydki. I za każdym ich słowem potwór zaczął rosnąć. Im bardziej go wyzywali, im bardziej go wyganiali, tym większy stawał się potwór. Doszło do momentu, aż zajął prawie 2/3 sali tronowej. Gdy wrócił król i zobaczył potwora, wówczas zatrzymał się na chwilę i powiedział do niego: cieszę się, że mnie odwiedziłeś. Może masz ochotę napić się ze mną kawy? I w tym momencie potwór zaczął maleć. Gdy zobaczyła to służba i straż, zaczęli do niego także zwracać się z życzliwością. Zobacz, jakie piękne miejsce, zasiądź tu z nami. Może masz ochotę na ciasto? Może usiądziesz z nami i posłuchasz muzyki? I gdy tak prawili mu przyjemności, wówczas potwór stał się tak mały, tak maleńki, aż zniknął. Moi drodzy, jeżeli spotykacie osoby trudne, miejcie z tyłu głowy, że w danym momencie ta osoba mierzy się z jakimś problemem. Może go rozwiązuje i potrzebuje naszej pomocy. I nie osądzajmy ich przez nasze zwierciadło. Bo najczęściej to, co widzimy trudnego w drugiej osobie, to są nasze przywary. Bądźmy życzliwi wobec tych osób, szczególnie teraz, gdy wkoło nas jest tyle trudnych relacji. Zapraszam Was bardzo serdecznie na moją stronę annawojtczak.pl, gdzie znajdziecie bardziej obszerny opis tego, co mówię na co dzień. A także, jeżeli jest w Was przestrzeń, subskrybujcie mój kanał i polećcie chociażby jeden z moich filmików osobie, która w danym momencie zmierza się z jakimś problemem.